też na pewno wiele się uczyć. Naruszają gospodarze, będzie groźnie. Team Mata w uderzenie. Piłka pół metra obok prawego słupka bramki Iwana Wargicza. Krótkim podaniem Linsena. Tak to właśnie wygląda. Linsen! 1-0. Kapitalna bramka skrzydłowego. 1-0 dla Vitesse. No już wiemy, że nie tylko szybkość i dobra technika są atutami Briana Linsena. To był z tej połowy, ale pogubili się piłkarze Lazio, a kompletnie zgubił piłkę Luis Alberto, a teraz znów wystawiony na próbę Iwan Wargicz. Goście, potrzeba troszeczkę więcej zaangażowania i sił włożyć w ten mecz. Basta w pole karne, ale fajne dogranie, ale bramki nie ma. Kapitalnie to zrobił Luis Alberto, pokazał rękę. Onani, czekamy teraz na jakąś jego akcję. Ale większość tych... Dać mu kolejny mecz, żeby złapał pewności, więcej ogrania i tym samym lepiej... Ależ to była akcja i mamy wyrównanie. Ależ niespodziewana bramka. Kapitalne wejście, to wszystko rozpoczęło się tutaj od dośrodkowania z prawej strony. No, któż inny mógłby tak fantastycznie... Chociaż było tam przewinienie. Jest Mount, dobre wycofanie, uderzenie, rykoszet, piłka. Mason Mount. Prawa noga, piłka odchodząca od bramki, było naprawdę groźnie.